Szybciej, Harry. Czas na lekcję obrony przed ciemnymi mocami. Znowu z nim? Będzie cudowny. Profesor Lockhart nauczy nas Spongify. Chodź, Harry. Szybko! Nie chcemy się spóźnić do profesora Lockharta. Co to znaczy my? Gryfoni, witajcie znowu na swojej ulubionej lekcji. Proszę poczekać z aplauzem, aż opanujemy Spongify. Harry Potter, wyglądasz na spragnionego odrobiny wiedzy. Podejdź tutaj, pokażemy im, jak to się robi. Ale mam szczęście. Skup się na symbolu przed sobą. Niech moja uroda cię nie rozprasza. Różdżka, którą widzisz przed sobą, będzie się poruszała po symbolu. Kiedy różdżka znajdzie się dokładnie nad strzałką, wciśnij odpowiedni klawisz strzałki, by trafić w cel. To ćwiczenie ma trzy części. W każdej musisz dokładnie i we właściwej chwili wcisnąć wszystkie klawisze, by przejść dalej. Początek pierwszej rundy! Znakomicie, Harry! Przechodzisz do następnej rundy. 5 punktów dla Gryffindoru! Początek drugiej rundy! Znakomicie, Harry! Przechodzisz do następnej rundy. 10 punktów dla Gryffindoru! Początek trzeciej rundy! Co dobrze! Wykonałeś wszystkie potrzebne ćwiczenia. 15 punktów dla Gryffindoru! Udało ci się, Harry. Opanowała Spongify. A teraz czas na moje świeżo przygotowane wyzwanie Spongify, które niedługo będzie światowym standardem. Harry Potterze, witaj w wyzwaniu Spongify. By je ukończyć, musisz znaleźć gwiazdę ukończenia, która znajduje się kilka pięter nad nami. Postaraj się odnaleźć ją jak najszybciej. Jeżeli twój czas się skończy, zanim znajdziesz gwiazdę ukończenia, przegrywasz. Po drodze znajdziesz mniejsze gwiazdki. Dadzą ci więcej czasu i poprawią punktację. Radzę, byś spróbował znaleźć je wszystkie. Postaraj się, by zostało ci jak najwięcej sekund, gdy znajdziesz gwiazdę ukończenia. Im więcej czasu ci zostanie, tym więcej punktów przyznam twojemu domowi. W całym Hogwarcie poukrywane są dywany Spongify. Jeśli rzucisz na nie zaklęcie Spongify, wyrzucą cię na wyższy poziom. By
Aby znaleźć ukryte platformy Spongify, szukaj na podłodze tego symbolu. Chochliki to niemiłe stworzenia, które lubią zjadać małych chłopców. Nie daj im się do siebie zbliżyć. Ich ukąszenie jest bardzo niebezpieczne. Możesz je przewracać za pomocą flipendo jak gnomy, a potem wrzucać do gnomiej dziury, by się ich pozbyć. Oh.
wszędzie. Oh.
Harry, ukończyłeś wyzwanie Spongify. Pozostały czas zostanie teraz przeliczony na punkty.